Witam serdecznie. Dzisiaj Seat Alhambra z 2016 roku z dwulitrowym dieslem w najmocniejszej jego wersji, czyli 184 konie mechaniczne i z 7-stopniową skrzynią DSG. Alhambra jest niesamowitym, dużym, przestronnym, rodzinnym samochodem z ładnymi felgami w tej wersji wyposażenia aluminiowymi. Ładne obramowania chromowe. Tutaj z jednej i z drugiej strony mamy do czynienia z otwieraniem drzwi bocznych. Oby dwie strony można otwierać za pomocą pilota i za pomocą tego samego pilota zamykać. Także auto ma wiele fajnych funkcji. Do tego tylna klapa otwierana oczywiście też elektrycznie. Także auto jest w pełni wyposażone we wszelkie dobrodziejstwa służące do obsługi, że tak powiem, turystycznych wypadów. Auto jest naprawdę przestronne. Możliwość powiększenia bagażnika jest natychmiastowa. Także jest, tak jak widać, 7 foteli. Możemy ze spokojem to auto powiększać, jeżeli chodzi o przestrzeń bagażnika, lub zmniejszać, jak tutaj właśnie widać. Mnóstwo fajnych schowków. Także auto ma duży, obszerny bagażnik, do dyspozycji lewarek, klucz, oczywiście koło, więc w pełni funkcjonalny samochód. Tutaj w tym egzemplarzu mamy jeszcze kamerę cofania, ładnie było widać przed chwileczką, i czujniki cofania. Także jeżeli chodzi o manewrowanie jakże sporym samochodem, jest to czynność ułatwiona, a tymczasem możemy sobie za pomocą znowu pilota zamknąć drzwi boczne. Także myślę, że auto jest naprawdę w bardzo ładnej wersji. Ale moment, jeszcze sobie może otwórzmy, żeby spojrzeć właśnie na ten tył. A z tyłu ilość foteli duża, spora. Każdy fotel osobny plus izofiksy, także żaden z pasażerów nie będzie sobie przeszkadzał. Tak to właśnie wygląda. I teraz dalej kontynuując, zapraszam do środka naszego fenomenalnego kamerzystę. W środku przednie fotele, wiadomo, że większe, obszerniejsze, wygodne, przystosowane do długiej jazdy. I cóż, w tej wersji mamy do zaprezentowania kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście odpalanie za pomocą przycisku. Do tego z tej funkcji, że tak powiem, możemy też otwierać te drzwi i zamykać. No właśnie. Także jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Oczywiście tu mamy czujnik ciśnienia kół, wyłączanie automatycznego stopu, czyli na mieście nie będzie nam przygasał na światłach, jak to wyłączymy. Do tego przejdźmy tutaj sobie płynnie. Ładnie rozbudowany klimatronik z grzanymi fotelami i środkowy kokpit ku górze, nawigacja, ładne rozbudowane menu. Także tu mamy z tą funkcją Full Link. Teraz przejdźmy dalej do menu. Tu obrazy, dźwięk, czyli regulacja dźwięku, i w ustawieniach mamy wszystkie potrzebne nam funkcje, łącznie oczywiście z Bluetoothem. Wszystkie tutaj funkcje są na bieżąco. Dalej media. W mediach musielibyśmy podłączyć urządzenie, żeby można było tutaj zaprezentować. Ekran oczywiście jest dotykowy. No i tutaj mamy wszystkie potrzebne rzeczy w połączeniu z Bluetoothem i z naszym telefonem. Może wyłączmy sobie w międzyczasie grzanie foteli, bo za chwilę będzie ciepło. Wszystko kończymy na radiu, które też jest ładnie tutaj poustawiane. Ładnie graficznie wygląda. I teraz tak. Tutaj ze strony kierownicy możemy też funkcyjnie sobie zmieniać i całe menu na bieżąco przekładać. Także
I oczywiście mamy dwóch asystentów. Rozpoznanie zmęczenia to jest fajna asysta, która daje możliwość uratowania nam pewnie często życia, bo jak w trasie jesteśmy zmęczeni, to system rozpozna, że jest, że tą kierownicą już tak nie władamy i samochodem, i wykazujemy oznaki zmęczenia i skieruje nas na stację benzynową w celu wypicia kawy i zrobienia sobie przerwy. Po drugiej stronie mamy, w tym miejscu mamy funkcję głośności, łącznie z telefonem, do tego oczywiście łopatkowa możliwość zmiany biegów i tutaj, w tym właśnie miejscu, jest tempomat z ograniczeniem prędkości. Wszystko elektrycznie sterowane, ogrzewane lusterka, także klimatyzator, o którym już wspomniałem, i oczywiście auto hold. Auto hold to ułatwi nam poruszanie się na wzniesieniach, bo auto nam się nie będzie cofać, zawsze hamulce przytrzymają. Oczywiście w mieście, w kurkach też można stosować, wtedy nie trzeba trzymać nogi na hamulcu, tylko można bezpiecznie puszczać i dodawać gazu. Ważną rzeczą, myślę, jakże w każdym egzemplarzu, jest historia serwisowa. Historię serwisową zaczynamy tutaj z faktury od 27 tysięcy, pierwszy serwis, kolejny na 65 i tak ciągłość serwisowa jest tutaj utrzymana przez cały czas. W międzyczasie są pewne rzeczy wymienione. Najważniejsze na 131 tysięcy była wymiana rozrządu z pompą wody w bardzo dobrym serwisie. Oczywiście później tarcze, klocki przy 148 i tak cały czas ten serwis był kontynuowany aż do 178 tysięcy km. Na dzień dzisiejszy mamy 187, także póki co można samochodem jeździć bez serwisów przez jeszcze kilka tysięcy kilometrów. Cóż, kończąc, mogę serdecznie polecić ten egzemplarz. Duże, przejrzyste auto, skrzynia DSG, mocny silnik, 184 konie. Auto ma jak na ten silnik niewielki przebieg, w pełni serwisowane, elektrycznie otwierana tylna klapa plus oboje drzwi bocznych, także ta para bocznych drzwi jest otwierana i z pilota, i elektrycznie za pomocą wewnętrznych ustawień, za pomocą oczywiście klamki, za klamkę jak pociągamy, też się te drzwi otwierają elektrycznie, także w pełni funkcjonalny jest to samochód, duży, wygodny, przestrzenny. Także zapraszam do obejrzenia zdjęć na naszej stronie papis.pl wraz z opisem i do kolejnych YouTube'ów. Do miłego, na razie, cześć. Jeszcze na zakończenie, po pożegnaniu się, dwie rzeczy, o których zapomnieliśmy albo umknęło naszej uwadze. To jest po pierwsze kamera cofania, o której mówiliśmy, że jest, ale tak wygląda i w taki sposób tutaj się nią zarządza. Taki jest widok. I bardzo ważna rzecz, że klimatronik w tym egzemplarzu jest jednak trójstronny, nie dwustrefowy, tylko trójstrefowy. I tak tutaj wygląda ten klimatronik i zarządzanie tym klimatronikiem, także w taki sposób sobie, właśnie tutaj robimy. Także ku przypomnieniu, do zobaczenia, cześć.